Witamy na konferencji prasowej po zakończonym pojedynku 27. kolejki Fortuna Pierwszej Ligi. Wraz z nami szkoleniowiec przyjezdnych, pan Marek Gołębieski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Panie trenerze, bardzo prosimy o krótkie podsumowanie do dzisiejszego pojedynku. Kolejny remis w Rzeszowie. Ze Stalą Rzeszów tutaj w pierwszej kolejce zremisowaliśmy. Dzisiaj z Resowią dobrze dysponowaną, uważam, bo trener Hajdo dobrze przygotował zespół i punktują regularnie w tej rundzie. I to był trudny mecz dla nas. Uważam, że te pierwsze 20 minut ze wskazaniem na nas, potem troszkę Resowia przejęła na boisku przewagę. Nie chcę tutaj mówić już o sytuacjach kontrowersyjnych z panem arbitrem, sobie wyjaśniałem, ale uważam, że gdzieś w tych dwóch sytuacjach coś nam więcej się należało, ale oczywiście wiem, że to jest trudny zawód sędzia i te decyzje muszą podejmować, a nam się czasami nie podobają. No, ale no, taka jest piłka, raz oddaje, raz zabiera i summa summarum uważam, że powinniśmy się z tego punktu cieszyć. Wiadomo, że chcemy wygrywać, chcemy być wyżej w tabeli, ale jak to w tej rundzie wygląda, nasza gra już trochę lepiej. Mam nadzieję, że w spotkaniu z Arką Gdynia u siebie w końcu zapunktujemy za 3. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czas na pytania od mediów. Bardzo proszę. Te 8 minut doliczonego czasu gry mogło chyba przyprawić pan trener o palpitację, mówiąc kolokwialnie, bo rzeczywiście zespół wybitnie się cofnął i tutaj mieliście chyba sporo szczęścia. No, tak jak widać, włosy mi wypadły przez te 8 minut. Żartobliwie mówiąc, no, zmiany też były mocno defensywne. Widziałem, że już pod koniec Resowia postawiła wszystko na jedną kartę, bo jak wiemy, sytuacja w tabeli jest taka, że my mamy 37 punktów teraz, a Resowia 31, więc te 6 punktów na pewno trener Hajdu by się ze mną zamienił, ale to też determinuje troszkę grę zespołów i widać było, że ta końcówka była dla nas bardzo ciężka, ale wybroniliśmy się i wywozimy jeden punkt cenny. Gra po przerwie zimowej w Głogowie nie nastaje chyba optymistycznie. Jak pan do tego podchodzi, patrząc też na dotychczasowe wyniki swojego zespołu, mówi o przerwie zimowej? Ja tak bym powiedział szczerze, że dużo więcej młodzieży teraz wystawiamy. Nie wiem, czy państwo śledzą nasz skład. Dzisiaj graliśmy dwoma wychowankami naszej akademii, Albertem Zarównym i Miłoszem Jóźwiakiem. Potem szedł Kuba Górski, też młodzieżowiec, więc staramy się też dawać tych chłopaków ogrywać na przyszły rok. Gdzieś to jest też pokłosie, zbierają doświadczenie, gdzieś te błędy się przydarzają i myślę, że każdy by chciał wygrywać, ale nie zawsze ta młodzież pociągnie na swoich barkach odpowiedzialność za wygrywanie spotkań, ale myślę, że jeszcze 7 spotkań, coś tam jeszcze będziemy chcieli namieszać. No cóż, na pewno jest niedosyt, bo chcieliśmy mecz u siebie wygrać, tym bardziej, że ostatni mecz u siebie nie zapunktowaliśmy. Żałowaliśmy bardzo, bo jak nie wygrywasz, to nie przegraj meczu. Mówiłem chłopakom po tychach. Pojechaliśmy do Skry, mocno zmobilizowani. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wygraliśmy to spotkanie z zasłużenie. Dzisiaj mieliśmy kolejny mecz z Chrobrym. Cóż po takim meczu powiedzieć? Myślę, że troszeczkę nam takiego piłkarskiego farta brakło, żeby zdobyć coś więcej tutaj dzisiaj niż jeden punkt. Strzelamy bramkę po fajnej akcji, nagle aut, gdzie mówiliśmy dużo właśnie na ten temat, że Chrobry dużo takich autów w ten sposób wykonuje. Błąd, przegrana piłka w sytuacji 1-1 w defensywie. Pierwszy strzał jeszcze odbity, dobitka już nie, ale nie zawsze się wygrywa. Oczywiście nam punkty są potrzebne, ale to co powiedziałem, że myślę, że dzisiaj nie możemy narzekać, tak jak pan redaktor ostatnio mnie pytał, o różne dwie połowy. Dzisiaj pracowaliśmy, myślę, być może jakoś tam gdzieś była mniejsza, gdzieś tam większa, ale myślę, że pełne 90 minut nie można było mieć tutaj zastrzeżeń co do wyglądu zespołu pod względem motorycznym. Myślę, że tutaj było wszystko ok. Myślę, że czasem w niektórych momentach za bardzo chcieliśmy szybko dogrywać to pole karne, żeby tam już skończyć, już ten wynik mieć jakby po swojej stronie. Czasem trzeba było chłodnej głowy uspokoić, pograć trochę dłużej piłką, próbować stworzyć tą sytuację lepszą. Ale no, ja mimo wszystko tutaj absolutnie moim zawodnikom gratuluję tego zaangażowania, gry do ostatnich minut. Wiadomo, że punkty nam są potrzebne, ale będziemy w każdym kolejnym meczu robić wszystko, żeby punktować i żeby ten nasz cel stał się
coraz bardziej realny. Dziękuję bardzo. To jest czas na pytania od Państwa. Bardzo proszę. Drogie Ira, 72 minuta wchodzi, wnosi nieco ożywienia na tej lewej stronie. Nie za późno to wejście. Znaczy, jakbyście panowie zobaczyli, to Eisenhardt kapitalnie grał na lewej stronie. Zobaczcie, miał też w pierwszej połowie fajną sytuację, wszedł od prawej strony, uderzał, w drugiej wyszedł praktycznie, no może nie była to taka sytuacja w świetle bramki bardzo, ale z boku co uderzył po długim minimalnie niecelnie. Także myślę, że Eisen wyprął się maksymalnie. Ta jego lewa noga, gdzie Pedro dysponuje nam prawą nogą i mamy z drugiej strony Mikulca, postawiliśmy na Eisena od dwóch spotkań. Bardzo dobry mecz ze Skrą. Dzisiaj uważam też bardzo dobre spotkanie. Oczywiście możemy mieć pretensje, że te sytuacje nie zamienił chociaż jedną z tych sytuacji na bramkę, ale te piłki od niego tam minimalnie, też Maciek Górski mógł dołożyć głowy w pierwszej połowie. Tak niewiele bardzo brakło, no ale to jakbyśmy wiedzieli przed meczem, co zrobić tak do końca, to pewnie byśmy tak robili, żeby było dobrze. Ale myślę, że zarówno Pedro dał fajną zmianę. Widać było, że Eisenowi już troszkę sił brakowało, bo dużo z siebie dał. I mamy kolejny gdzieś tam materiał do przemyśleń na kolejny mecz. Szkoda, że Alek Komor dostał kartkę żółtą, bo myślę, że ta jego, on by nie biegł chyba do sędziego, jakby nie miał racji. Takie jest moje zdanie, znam tego chłopaka. Myślę, że sędzia być może mógł bardziej łagodnie go potraktować i nie dać mu tej kartki. Bo on generalnie jest zawodnikiem, który mało fauluje, a wiecie o tym, że dwie żółte dostał za dwa żółte karne, które choćby nawet wykonał, znaczy dotknął piłkę w meczu z Puszczą Niepołomice, tak? I to już były dwie żółte kartki, także no cóż, no mamy teraz następnych obrońców do dyspozycji, no ta sytuacja i wszystko to, co jest związane z utrzymaniem, to każdy by chciał 8 czy 7 kolejek przed końcem mieć spokój, tak? Dzisiaj do nas przyjechał Chrobry, który ma generalnie, można powiedzieć, bardzo komfortową sytuację i z tyłu głowy nie ma jakby tego, że ktoś go może dogonić, gdzie może się zamieszać w strefę spadkową. My gdzieś tam cały czas praktycznie od początku sezonu to mamy. Ale żeby się tutaj za dużo nie rozwodzić, to może nie gratuluję chłopakom, ale gratuluję postawy, tak? Bo oni są dzisiaj źli, tak po sportowemu są źli, że no, ta pełna pula nie została tutaj u nas. Proszę o kolejne pytania. Łukasz Szczepanin, Gazeta Supernowości. Panie trenerze, wspomniał pan, że troszeczkę więcej spokoju brakowało panu przy rozegraniu w futbolu. I niemniej, jak obserwuję poczynania pańskich zawodników, to obserwuję, że coraz lepiej gracie w ataku pozycyjnym. Gra kombinacyjna również jest, myślę, lepsza niż w poprzedniej rundzie. Ćwiczycie atak pozycyjny teraz ostatnio w sposób taki bardziej złożony? Znaczy trochę zmieniliśmy trening i w mikrocykl tygodniowy na pewne elementy poświęcamy więcej czasu. Traktujemy to jako trening regeneracyjny. Chcemy wykorzystać do tego piłkę, ale w taki sposób, w który to się przełoży później na mecz. Wiele takich sytuacji się przełożyło, no, choćby nawet na pewno pamiętacie Mikiego, który zagrał piłkę do Mroza, Mroz dał prostopadą, chcieliśmy tam rzut karny. O, choćby nawet była taka sytuacja w pierwszej połowie po ziemi, sędzia się nie doszukał, widocznie nie był. No, takich robimy to, żeby było coraz lepiej, no, coraz lepiej, a mam nadzieję, że do derby będzie lepiej. Dziś byliście przy piłce 60% czasu. Myślę, wynik jak najbardziej dobry. Spodziewaliście się, że Chrobry jednak będzie nastawiony głównie na kontrataki? Słuchajcie, jakbyśmy popatrzyli tak naprawdę na... Znaczy, wiemy, że Chrobry potrafi grać w piłkę i to na pewno. Natomiast patrząc też na kadrę Chrobrego, to tam jest paru zawodników, którzy no, grali w piłkę i to nie od wczoraj grają. I nawet ekstraklasowi zawodnicy. Także myślę, że to jest taki ciekawy zespół. Zresztą ten zespół się chyba niewiele zmienił poza chyba jednym zawodnikiem, który odszedł do Krakowi, Bochnak, nie? I to myślę, że to jest taka drużyna... Ktoś powiedział, pokaż mi ławkę, ja ci powiem, jaką masz drużynę. I myślę, że to jest taki zespół jakościowy, że z ławki można powiedzieć, że wchodzą zawodnicy 1-1. Także... Ale tylko nie spodziewałem się, trenerze, że to jednak wy będziecie tak dzisiaj...
na 60% czasu. My nie możemy czekać, nie? My musimy próbować. W kryzysie. Tak, ale to... Sądzimy, że bardziej odważnie. Ale punktowo, szczerze, chciałbym być w tej sytuacji z Ochrony, tak między nami. Ale to samo. No. Dlatego tutaj oni ciśnienia nie mają. My ciśnienie mimo wszystko mamy. Może nie takie jak wcześniej, ale mamy, tak? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, wspomniał pan trener, że chłopak należy przy gratulacjach. Najbardziej się zgadzam. Walczyli, chcieli. Natomiast czy ma pan troszeczkę pretensji o tą jedną sytuację, która jak się okazuje zaważyła na tym, że nie ma tych trzech punktów, o brak koncentracji? Oczywiście, że tak, bo słuchajcie, my, to jest tak. W piłce powinno być tak, że ja zawsze mówię chłopakom w ten sposób, że jeżeli ktoś ci ma strzelić bramkę, niech na tą bramkę po prostu zapracuje. Niech mnie ogra, niech włoży trochę siły w to kombinacji cwaniactwa, a nie, że dostaje praktycznie, Łukasz podaje piłkę, Łakota podbiega do piłki i czy Łukasz mógł zrobić coś więcej? Mógł. Łakota mógł zrobić coś więcej? Oczywiście, że mógł, bo mógł sobie poprawić i trafić w pole. Wiedząc o tym na przykład, chociaż trudno go do końca też winić, wiedząc o tym, że oni mają auty bardzo dobrze wykonują te stałe fragmenty gry. I to jest właśnie taki problem. Jeżeli chcesz, czasem trzeba zrobić tak, strzelić bramkę, wygrać 1-0, nie? Grać na 0 z tyłu. Tym bardziej, że przeciwnik nie stworzył dzisiaj jakiejś takiej sytuacji, żeby można powiedzieć, tak jak choćby Tychy, które wychodziły kilka razy z kontrą z nami, bo wychodziły, jak żeśmy się rzucili na nich. I taka jest prawda. Dzisiaj Chrobry grał solidnie, bardzo solidnie. Można powiedzieć, przyjechał po punkt i go wziął.